W sobotę hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Partyzantów gościła zespoły siatkarskie biorące udział w rozegranym już po raz 23 turnieju piłki siatkowej o puchar dyrektora MOSiR. Organizatorami tej imprezy są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz TKKF Chemik. W rywalizacji udział wzięły cztery drużyny: Euforia Końskowola, Old Stars z Nałęczowa, siatkarze grupy Azoty Puławy oraz TKKF-u Chemik Puławy. Bezkonkurencyjni okazali się siatkarze gospodarzy TKKF Chemik, którzy uplasowali się na pierwszym miejscu. Tuż za nimi punktowali siatkarze Old Stars Nałęczów, a trzecie miejsce na podium przypadło zawodnikom grupy Azoty Puławy. Czwarta, najbardziej nielubiana przez sportowców lokata, przypadła zespołowi Euforii Końskowola. MVP turnieju ogłoszono Sebastiana Tałałaja z TKKF-u Chemik. Najlepszym atakującym został Mateusz Krzyżanowski z Old Stars, najlepszym rozgrywającym Mariusz Harmasz, a wyróżnienie trafiło do rąk Adama Podkościelnego, reprezentującego grupę Azoty Puławy. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.